Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie na Playerze. Nazywam się Ula Grabowska, jestem z Playera i zapraszam Was dzisiaj na kolejnego live'a, prosto po kolejnym odcinku hotelu Paradise. Dziś niestety z programem pożegnała się Marika i to właśnie ona będzie z nami dzisiaj na live'ie. Oczywiście połączę się z Michaliną, która jest głosem, Waszym głosem, więc zadawajcie oczywiście pytania tutaj w komentarzach. Bądźcie z nami do końca. Łączę się z Mariką i z Michaliną z hotelu Paradise, która zebrała dla Was te pytania. Oczywiście cały live jest zapisany w naszych postach na Instagramie i IGTV, więc w każdej chwili możecie do nich wrócić i pamiętajcie, że na Playerze macie dostęp do bonusowych materiałów z hotelu Paradise. Łączę się, słuchajcie, z dziewczynami. I mam nadzieję, że za chwilę się uda. Cześć wszystkim. Zachęcam Was oczywiście do zadawania pytań w komentarzach i postaram się wybrać te najciekawsze, więc wykorzystajcie ten czas dobrze. Cześć Marika. Cześć, witam. Udało mi się połączyć, na szczęście. No to bardzo się cieszę i pierwsze moje pytanie. Czy wierzyłaś, że sny, prorocze sny się spełniają, bo Twój sen się niestety spełnił i odpadłeś z hotelu? Tak, ja akurat mam w całej mojej rodzinie tak, że zazwyczaj nasze sny coś ze sobą niosą, a tym bardziej, jeżeli jesteśmy w nowych miejscach z nowymi ludźmi i wiedziałam, że ten sen coś już mi dzisiaj przyniesie. Który głos najbardziej Cię zaskoczył, kiedy stałaś i czekałaś na werdykt na te nieszczęsne motylki? Myślę, że głos Sewaga najbardziej mnie zdziwił, zszokował i troszeczkę tak ukuło w serduszko. A który głos był dla Ciebie takim pewniakiem, że na pewno ta osoba niestety chce, żebyś odpadła z hotelu? No tą osobą na pewno była Eliska, bez dwóch zdań. To teraz może pytanie od widza tak na rozgrzewkę, żeby rozładować atmosferę jeszcze przed trudniejszymi pytaniami. Pytają, czy się opaliłaś? Czy bardzo się opaliłaś? Tak, opaliłam się tak jak nigdy, więc naprawdę opalenizna wyszła cudowna. Jeszcze ją mam. Dobra, to w takim razie trudniejsze pytanie, na które niestety nie możemy odpowiedzieć, ale było ich cała masa. Czy wrócisz do hotelu? Oczywiście na to pytanie nie odpowiadamy, ale zadam je w inny sposób. Czy jeśli miałabyś okazję wrócić, to czy raczej postawiłabyś na grę, żeby zamieszać, czy jednak żeby się bawić i pielęgnować znajomości? Różnie to bywa, tak naprawdę, bo zazwyczaj jak odpadamy, jeszcze tym bardziej z takich werdyktów, no to zazwyczaj chyba wraca się na przykład z chęcią takiej zemsty, wyrzucenia danych osób. Ale gdybym miała taką możliwość, to na pewno bym z chęcią wróciła. Co bym zrobiła, to by pewnie wyszło w praniu. No, wróćmy do tego momentu, kiedy stałaś i czekałaś na werdykt. Tutaj nas interesuje na pewno, jako też z perspektywy widzów, jakie to są emocje, bo widzieliśmy, że u Ciebie mieszały się tak naprawdę. Z jednej strony zaskoczenie, a z drugiej strony ty byłaś bardzo pogodzona z tą decyzją. Tutaj wspomniałam o tym śnie, ale też pakowałaś się, więc jakoś czułaś, że ten Twój czas dobiega końca. Dlaczego aż tak? Dlaczego tak nie chciałaś zawalczyć? Właśnie, to było dla mnie takie, że przede wszystkim ja się obudziłam. I już pierwszą rozmową z Kubą moja była w łóżku, że miałam taki sen i on coś dzisiaj złego przyniesie. Mówię, już na bank on coś złego przyniesie. Później mieliśmy właśnie akcję z motylkami i dalej przyszedł list do Eliski i Jaya, gdzie mieli już wytypować trzy osoby. I mówię, kaplica. Już wiedziałam wtedy, że na pewno to jest ten sen i on idzie po prostu faktycznie bardzo mocnymi krokami. Dlatego się spakowałam. I też mówiłam wszem i wobec, że nie jest to takie spakowanie z poddania się,
bo ja wiedziałam, co mnie czeka wieczorem. A chciałam te 15 minut, które mamy naprawdę 15 minut, zachować jeszcze po prostu na rozmowę z nimi, bo jednak to się stała taka moja cała rodzinka, której chciałam jeszcze te ostatnie 15 minut poświęcić. Tu jest takie pytanie odnośnie tego, mówiłaś, że głos Sewaga ci zaskoczył, a czy jego przeprosiny były dla ciebie szczere? W tamtym momencie, szczerze mówiąc, nie chciałam go słuchać, bo było to dla mnie takie trochę żenujące zachowanie. Już było chociażby wcześniejsze te nasze dni takie, gdzie ten pocałunek z Kubą wzbudził w nim tak duże, złe jakieś wrażenia. Mówił, że nie jest zły, bo przecież to nie powinno go dotyczyć, jak wszystkim mówił, z myślą o Jayu, a jednak to chyba jego wtedy zabolało i tutaj mi się tym odpłacił. Tutaj jest pytanie od widza. Czy wierzysz w to, że to była rzeczywiście wspólna decyzja, że akurat te trzy osoby zostały wytypowane, czy jednak było trochę w tym kłamstwo? To jest pytanie od jednego z tutaj widzów, a niestety uciekła mi nazwa. No na pewno dla mnie było to bardzo duże zdziwienie, że faktycznie ustałyśmy we trzy, bo wiedziałam, że będę to na pewno ja. I zastanawiałam się po prostu, czy to będzie Karolina, czy Klaudia. Bardziej obstawiałam, że na pewno będzie Karolina ze mną stała, ale też myślałam, że będzie stał obok nas Kuba, bo taką też informację dostałam przed samym wyjściem na całe nasze podwórko, że tak powiem. Więc no w momencie, kiedy ustałyśmy tam we trzy, to wiedziałam, że ta wspólna decyzja chyba czasem nie jest taką wspólną decyzją, a raczej takim naszym po prostu nożem pod gardłem. A gdybyś ty miała okazję wytypować trzy osoby, które miałyby tam stanąć na tamten moment, to mogłabyś zdradzić, kogo ty byś wytypowała? No ja nawet pisałam to tak naprawdę ostatnio, bo się pytali właśnie tutaj wszyscy, którzy oglądają mój profil, kogo wtedy już przede wszystkim nominowałam w rozmowie z Jayem i Elizą. Jako pierwszą nominowałam Elizę tak naprawdę, jako drugą na tamten moment typowałam Karolinę, bo miałyśmy takie niesmaczki, takie słowa, ja tego nie powiedziałam, ja to powiedziałam i tak dalej stąd. I trzecią wtedy osobę podałam Kaspra. I to była tak naprawdę bardzo głupia decyzja, bo jego podałam z takiego faceta, że tak powiem, braku laku. Nie wiedziałam co i jak, a dopiero teraz, kiedy oglądam tak naprawdę od początku, to wiem, że inną osobę powinnam wytypować. Tutaj widzę, że jest jeszcze kolejne pytanie odnośnie właśnie tego, czy z kim masz kontakt? Kontakt mamy wszyscy tak naprawdę. Mamy swoje grupki na WhatsAppie. Wszyscy tam non-stop codziennie piszą naprawdę od rana do nocy wszyscy na niej piszą. Taki prywatny kontakt na pewno mam, czy to z Klaudią, czy Sewak też się odzywa. Kuba się bardzo często odzywa, dzwoni, żeby się dopytywać różnych rzeczy. Więc na pewno ten kontakt po prostu jest taki, no szczerze mówiąc, bieżący. To jakie jest kolejne pytanie? Tutaj dużo widzów pyta o Kubę. To może najpierw powiedz mi, co cię urzekło w Kubie najbardziej i gdyby nie Kuba, to kto? Okej, okay, no więc w Kubie tak naprawdę od razu jak wszedł, urzekło mnie to, że on wszedł i po prostu jak do siebie. No, on wszedł jak do siebie. On jakby nie próbował gdzieś się z kimś zaprzyjaźniać, tylko u niego bardzo to wszystko naturalnie wyszło. Czyli tylko to mi pokazało to, że on wszedł tak samo, jak wyglądał mój pierwszy dzień. Też ja przyszłam jak do siebie, hejka, hejka, tutaj siadamy, tutaj to robimy. Taka podzirejka, trochę na remizie się czuła, więc fajnie było mieć kogoś drugiego takiego samego jak ja. No i ogólnie jest bardzo przystojnym mężczyzną tak naprawdę, ma śliczne oczka, to trzeba mu przyznać. I po prostu jest taki, że bardzo szybko idzie się nim zarazić, że tak powiem, taką pozytywną energią. A jak nie Kuba, to Sewak. I tak nie zmieniam tego zdania. Czyli możesz potwierdzić, że relacje z Kubą po programie masz dobre. Tak, jak najbardziej z Kubusiem mam dobre relacje. Zresztą jutro też będziemy mieć spotkanie w Warszawie, więc... Czyli tak, pozytywną relacją jest Kuba, Sewak. A jakie jest najbardziej pozytywne wspomnienie z Panamy, które zabierzesz? No na pewno doświadczenie właśnie, jakie miałam z Sewagiem na randce, że mogliśmy sobie iść surfować, bo ja o tym marzyłam od kupę czasu.
więc no taka randka była randką naprawdę nieziemską. Ale no dobra, niech będzie, z Kubą też była fajna randka. Teraz tego zabierać nie mogę. Po prostu sam fakt tego, że mogłam poznać tak dużo innych obcych ludzi, tak naprawdę z różnymi charakterami w tak pięknym miejscu. A odnośnie właśnie tej jakby Panamy, czy ty oglądałaś wcześniejsze edycje właśnie hotelu i jakby wiedziałaś, czym to się wiąże odnośnie gry? Czy miałaś jakąś strategię? Tutaj też wspomniałaś o jakimś planie, że miałaś na początku jakiś plan na siebie. Ten plan, czy chociaż trochę wypalił, czy w ogóle nie wypalił? Właśnie, no jeżeli chodzi o ten plan, jak to jest z tym planem? Każdy miał jakiś plan i ja też z takim zamysłem przyszłam do programu i od samego początku mówiłam, że mam plan nie mieć planu, plan ma pan, nie przeszkadzam panu. Czyli tak naprawdę dawałam wszystkim moim emocjom szaleć sobie tam. Powiedziałam, że to są faktycznie moje wakacje, faktycznie jadę tam, żeby zrobić wszystko to, co, że tak powiem, moja energia chce tam zrobić. No myślę, że właśnie dlatego miałam taki plan, a nie inny. Nie chciałam ani się zakochiwać tak naprawdę, ani nie chciałam grać, ani nie jechałam tam zdobywać milionów tak naprawdę, czy cokolwiek. Chciałam po prostu poznać siebie od A do Z w każdej możliwej, że tak powiem, wersji. A po obejrzeniu odcinków postrzegasz niektóre osoby inaczej niż postrzegałaś je w hotelu? Wyciągasz jakieś wnioski z tego może? Myślę, że nie do końca inaczej, a raczej jeszcze bardziej w takich wyraźniejszych kolorach, jak widziałam tam. Bo tam jesteśmy w raju i to naprawdę cała atmosfera, cały nasz dom, po prostu cała natura, która tam jest i te wszystkie zadania, nie zadania, randki, które nam ta produkcja tworzy, one wprowadzają nas w takie akwarium, co prawda, ale ono jest bardzo piękne i ono daje nam się naprawdę tam fajnie rozwijać. I przez to troszeczkę ludzi tam albo idealizujemy, albo wręcz w drugą stronę. No tym bardziej, że jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Ja tak z przyjaciółmi czy z moją rodziną na co dzień nie jestem, więc mi też to było bardzo dziwne. I no teraz w tej chwili widzę jeszcze bardziej wyraźnie niż widziałam tam na pewno. A z kolei, jak postrzegasz siebie? Zmieniłabyś coś w swoim zachowaniu, czy jednak jesteś zadowolona z tego, jak wypadłaś w odcinkach? Bałam się strasznie tych odcinków, jak tam będę mówiła, jak będę wyglądała, czy cokolwiek, ale tak po pierwszym odcinku stwierdziłam, dobra, par licho, no byłaś jaka jesteś tak naprawdę na co dzień. Wszyscy moi bliscy też powiedzieli, że bardzo się bali tych pierwszych odcinków, żeby zobaczyć, czy nie będę kogoś grała, czy nie będę kogoś udawała tam, kim nie jestem, ale powiedzieli, że są w szoku, że są w szoku, że byłam taką stuprocentową Merę, jaką znają po prostu i się strasznie z tego ucieszyli. Więc teraz nie wiem, czy mam oglądać, czy nie, tak naprawdę, jak tam mnie nie ma. Oglądaj, oglądaj, może się coś o sobie jeszcze ciekawego dowiesz, więc nigdy nic nie wiadomo. Muszę zobaczyć, co tam tak naprawdę mnie wszystko ominęło w tej Panamie. No to właśnie, jeżeli jak już mówimy o tym, czy to, co oglądałaś w programie, cię zaskoczyło i z jakiej perspektywy, to w ogóle skąd się wziął pomysł na program i jakby zamysł castingu i to, że tam się dostałaś? Bo zawsze to jest interesujące, bo u każdego to wygląda inaczej. Tak, u mnie jest to dość śmieszna sytuacja, a mianowicie jeszcze 2 lata temu były takie czasy, gdzie leciała bodajże trzecia edycja, druga, trzecia edycja, jakoś tak. I były czasy, gdzie jeszcze siedziałam tak naprawdę z moim narzeczonym. Z moim narzeczonym, z całą moją rodziną, wszyscy oglądaliśmy i zawsze mój tata mówił, no. Ty byś tam pasowała. A ja mówię, no, ale mam narzeczonego, nie? Więc mówię, no nie, no nie. Zresztą planowałam naprawdę wszystko z tamtym partnerem. Natomiast wyszło jak wyszło. No nie, nie każdy związek kończy się, że tak powiem, usłany różami. Więc tak jak się rozstaliśmy, tak po paru miesiącach coś mi przebłysnęło, że jest casting. I mówię, no dziewucho, no idziesz tam. No i tak nie myśląc za dużo, po prostu napisałam tutaj do produkcji, zaproszona zostałam na casting i wyszło dość naturalnie. Tutaj ktoś pyta jeszcze, czy uważasz sama osobiście,
że dawałaś Sewagowi takie znaki, że miał powód do tego, żeby czuć się źle z tym, że pocałowałaś Kubę? Myślę, że gdybym faktycznie dawała znaki Sewagowi, no to on jako mężczyzna powinien się sam określić, czy chce faktycznie ze mną na przykład być tam w parze, czy nie. A tak jak wszyscy powiedzieli, nikt nie wiedział o zamiarach Sewaga. Nikt, a szkoda. A gdybyś miała powiedzieć, co w hotelu było dla ciebie najtrudniejsze? Najtrudniejsze w hotelu na pewno było dla mnie jakby tolerowanie pewnych zachowań, bo raczej z natury tutaj, gdzie mieszkam, jestem osobą taką dość wybuchową i można by tak nie pomyśleć o różnych takich sytuacjach w hotelu, że jestem bardzo opanowana, a wcześniej tak nie było. Więc to było dla mnie dość ciężkie, ale dzięki temu się nauczyłam takiej cierpliwości i opanowania. A z drugiej strony, z takich po prostu zwykłych rzeczy, bardzo ciężkie było dla mnie normalne korzystanie z toalety. Dziwne, ale naprawdę ciężko było do tego przywyknąć. Kto by się spodziewał? To jeszcze tutaj widzę pytanie odnośnie, co było najlepsze za to w hotelu. Jak ty pytała Michalina o najgorsze, najlepsze. Najlepsze w hotelu to dużo było takich rzeczy, aczkolwiek na pewno najlepszy w hotelu miałam materac w zielonej sypialni. Naprawdę, był przecudowny. Sewak sam powinien potwierdzić, bo przychodził tam bardzo często się kłaść, więc naprawdę materace są tam przecudowne, bardzo wygodne, polecam serdecznie. Fajne było bardzo to, że po prostu bardzo szybko rozwiązywaliśmy tam konflikty. Nieważne to, co jak z kim się pokłócił, ktoś coś chciał, to szedł i z tą osobą rozmawiał. Co prawda to też przynosiło nam takie problemy, że podczas dnia, gdzie mieliśmy wyrocznie, nie wiedzieliśmy, co pytać, bo byliśmy tak otwarci ze sobą i szczerzy, że zawsze co chcieliśmy się pytać, to szliśmy i sobie o tym po prostu rozmawialiśmy. Ale to było coś faktycznie pięknego. To tutaj jeszcze się wtrącę, bo Aleksandra pyta o wartość, największą wartość, którą wyniosłaś z hotelu. Coś, co cię nauczyło. Tak, no hotel akurat bardzo mnie dużo nauczył, bo tak jak powiedziałam sobie na początku samym pierwszego dnia, kiedy wszyscy się pytaliśmy, po co przyszliśmy tak naprawdę do hotelu, dużo osób powiedział, żeby kogoś poznać, czy dla przygody życia. Ja powiedziałam też, żeby kogoś poznać, ale nie szukając tak daleko, bo po prostu chciałam poznać siebie. I faktycznie takie największe wartości, jakie wyniosłam, to może nie z każdego dokładnie uczestnika, aczkolwiek z takich wyjątkowych osób, które, że tak powiem, zbliżyły się do mnie, a ja do nich, na pewno bardzo, bardzo dużo tego, żebym doceniła teraz też przyjaciół moich tutaj w Toruniu na miejscu. To cenna lekcja. Bardzo cenna lekcja. Hotel to też takie miejsce, gdzie macie dużo różnych imprez. Czasami też jakichś tematycznych, a ja wiem, że ty masz takie podłoże też barmanki, więc na zakończenie live'a, słuchaj, jakby twój ulubiony drink i przepis, który możesz zdradzić. O kurczę, dobra, mój ulubiony drink, aż mi ciężko, ale dobra, taki standardowy, jak zawsze miałabym iść na imprezę, to jest to whisky sour, może być, tylko że koniecznie musi być białeczko i zamiast syropu cukrowego robię marakuję, bądź syrop z bananów. No i whisky, wiadomo. Czyli mamy przepis na piątkowego drinka według Mariki, słuchajcie. Tak, czy tak powiem, też się tam przyda. Dziękuję bardzo za to, że tutaj gościłaś na naszym live i opowiedziałaś nam o tej sytuacji i o twojej przygodzie w hotelu. No i słuchajcie, do polecenia drinka. Także Marika, ja też może napisz w komentarzu, żeby widzowie nie zapomnieli, bo może już ta marakuja im wypadła z głowy. No napiszę później na swojej storce, żeby to oznaczyć. O, na piątkowy wieczór polecę. Dokładnie, bo pod tym live'em napiszemy przepis Mariki. Marika obiecuje, że pod tym live'em napisze nam przepis na drinka. Tak jest. Dzięki bardzo, dziewczyny. Dziękuję bardzo, buziaki.